O ile dobrze pamięć mnie nie myli, to zdarzyło się to gdzieś w okolicach godziny 17. Ciszę i spokój przerwał donośny sygnał syreny alarmowej, zwiastujących zagrożenie ze strony wroga. Zwykle w takich sytuacjach wszyscy żołnierze mają się zebrać i jak najszybciej się da przegrupować do odpowiednich stanowisk obronnych. Zwykle, bo czasem nikt nie przewidzi błędów głupoty ludzkiej. Tego niefortunnego zdarzenia, kiedy na stopniach prowadzących w dół do magazynu ktoś, kto niewątpliwie sprzątał ten magazyn, zapomniał powycierać olej, który wylał się z beczki, którą ten zaś ktoś przez przypadek upuścił na ziemię. A w momencie, kiedy zawyły syreny, ktoś ten pośpiechu, niczym za poruszeniem pioruna, wskoczył na schody i fenomenalnie pośliznął się już na pierwszym stopniu i uderzył pustym łbem o twardą podłogę. Pomijając inne i tak zbędne szczegóły, przyznam, iż tym kimś byłem ja sam. Ocknąłem się po pewnym czasie. Nie byłem w stanie oszacować, jak długo leżałem, gdyż, jak już wspomniałem, nie byłem w stanie w pełni przytoczyć godziny, o której zawył alarm, a ją rąbnąłem w ziemię. Oprócz dotkliwie poobijanego ciała, niesamowitego bólu głowy, dało się wyczuć, iż głowa w miejscu uderzenia była dziwnie mokra. Dotknąwszy palcami potylicy, poczułem tą ciepłą, lecz niż dobrego nie wróżącą ciecz. Nie krwawiłem na szczęście za mocno. Mała odbita plamka na ziemię nie sugerowała żadnego krwotoku, lecz obaw co do wstrząśnienia mózgu miałem dużo. Było to na tyle okropne, iż jako żołnierz stacjonujący w bazie podczas konfliktu, nie miałem możliwości udania się do szpitala na rentgen. Jedynie odkażenie alkoholem i bandaż były miejscowym zabiegiem leczniczym. Gdy już oprzytomniałem na tyle, by móc się poruszać, postanowiłem zrobić sobie mały bandaż na głowę. Znajdowałem się w magazynie i co by tu dużo nie mówić, miałem pełne zapasy wszystkiego. Gdybym chciał i miał o wiele więcej czasu, mógłbym nawet zbudować sobie szpital. Tyle było tu rzeczy i tobołów. Namioty, stoły, wyposażenie kuchni, polowej łazienki, czego by dusza nie zapragnęła. Kiedy to już przepasałem sobie głowę bandażem i stałem się najgorszym komandosem, zauważyłem pewne zjawisko. Oprócz moich przekleństw i odgłosów krzątaniny między podłami, nie byłem w stanie usłyszeć niczego więcej. Było już dość późno i zwykle o tej porze cała baza przygotowuje się na kolację. W ogóle fakt, iż zawyła syrena alarmowa, mógł znaczyć atak ze strony wroga, a w takich okolicznościach nie ma prawa na ciszę. Nawet jeśli byłby to tylko sygnał alarmowy, baza powinna funkcjonować tak jak powinna. Oczekując najgorszego, postanowiłem wyjść i przekonać się na własnej skórze, co się dzieje. Byłem już w połowie drogi przy schody. Szedłem najwolniej jak się da, gdyż olej dalej znajdował się na powierzchni stopni. Świadomy tego, jak bardzo jestem nieodpowiedzialny i leniwy, przeskoczyłem ostatni schodek i stanąłem na małym stoliczku, na którym znajdowało się radio, służące do komunikacji z poszczególnymi częściami bazy. Złapałem za mały podręczny mikrofon i przytrzymując duży czarny przycisk, zapytałem: "Tutaj Mike Papa, kontrola radiowa, odbiór." Minęła chwila, po czym ponownie powtórzyłem wiadomość. Ku mojemu zaskoczeniu odpowiedziała mi jedynie absolutna cisza. Nie było żadnego odezwu od kogokolwiek, ani od dowództwa, ani od baraków, czy nawet kuchni. Kompletne zero. Tak jakby w bazie nie znajdowała się żadna żywa dusza. Zwykle na odpowiedź nie trzeba czekać nawet 10 sekund, tym bardziej, że zawoła syrena alarmowa, to ktoś powinien być cały czas przy radiu, w namiocie dowództwa. Skończywszy zabawę z radiem, postanowiłem wyjrzeć za okien, które zakryte roletami szczelnie pozbawiały to miejsce ze światła słonecznego. Magazyn znajdował się przy skraju lasu, a jego specyficzna budowa pozwalała mu na idealnie zakamuflowanie się w otoczeniu. Oprócz tego, że budynek ten wyglądał jak góra piasku obrośnięta krzewami, oddalony był on od większości części bazy. Znacznie miało to strategiczne, jak i moralne, gdyż wielu z ludzi nie potrafiło utrzymać należytych zasad i wchodziło do tego miejsca, czy to zabrać sobie słodkiego batona, czy ciepły płaszcz. Ja jako człowiek dość doświadczony i zaufany, dostałem ten przywilej, by móc pracować w magazynie. I to dlatego też miałem szczęście chodzić z pełnym brzuchem. Zza okna przywitał mnie widok dziwny i bardzo niepokojący. Pomimo znaczącej odległości byłem w stanie zobaczyć oświetlone baraki i namioty. Jednak czego nie mogłem zobaczyć, to jakiegokolwiek członka mojego oddziału.
Widziałem jedynie dobrze znaną mi bazę wojskową, która tak jak zwykle była w kompletnym nieładzie. Ludzie jednak, jak za dotknięciem magicznej różdżki, zniknęli, wyparowali. Pojazdy znajdowały się na miejscu, jedyny czołg stał tam, gdzie stał, a do tego nie było żadnych znaków walki. Nie potrafiłem uwierzyć, że my, Rosjanie, oddalibyśmy dobrowolnie kawałek naszego dobra tym pieprzonym Szwabom. Kłócąc się z własnymi myślami, chodziłem od okna do okna i próbowałem wyjść z jakimś planem działania. Pomimo iż nie istniały żadne przeciwwskazania, coś mi doradzało, bym za żadne skarby nie wychodził z budynku. Jakiś szósty zmysł dawał mi do zrozumienia, że coś jest nie tak. W najgorszym wypadku spędziłbym tutaj kolejne kilka dni, jako iż miałem wystarczająco zasobów. Potem jak zszedłem na dół po jedzenie i wróciłem na górę, by je skonsumować, uświadomiłem sobie, iż leń to nie było adekwatne określenie dla mnie. Gnijący przydup brzmiał i sugerował coś o wiele bardziej dokładnego. Zrugałem samego siebie nie bez powodu. Olej dobrze znany, który spowodował, iż migrena dalej męczyła mój czerep, dalej nie został posprzątany, pomimo oczywistych i logicznych powodów, by to zrobić. Przełknąłem śledzia i zapijając do dobrym i znanym trunkiem, postanowiłem, iż przy następnym podejściu ogarnę ten syf, bo znając siebie, przewrócę się jeszcze raz. Siedziałem w ciszy, co jakiś czas sprawdzając radio. Z każdym kolejnym podejściem coraz to bardziej uświadamiałem sobie, iż jestem całkowicie sam w bazie. Jednak kiedy wyjrzałem na plac, który tak jak zawsze świecił pustką, coś dziwnego rzuciło mi się w oczy. Na początku wydawało mi się, że to jest tylko wypadkowa mojego zmęczenia, jak i urazu. Lecz po chwili jednak dotarło do mnie, iż się nie mylę. Oświetlony teren bazy dobrze pokazywał, co znajduje się przy najważniejszych punktach, a ja teraz widziałem coś dziwnego. W kilku, jak nie kilkunastu miejscach stały długie maszty, a każdy z nich miał dwie syreny alarmowe. Nic nie byłoby w tym dziwnego, przecież w bazie wojskowej znajdują się takie konstrukcje, szczególnie iż jedna dała o sobie znać kilka godzin temu. I tu właśnie pojawia się problem. W bazie powinien znajdować się jedynie jeden maszt z jedną syreną alarmową, który dokładnie znajdował się w centrum przy barakach i dowództwie. Ja jednak widziałem teraz ponad cztery takie maszty, postawione w losowych miejscach, nie mające ani logiki, ani ładu. Po cholerę żołnierze postawiliby tyle tego ustrojstwa, jeśli zamierzali opuścić bazę. Im dłużej przypatrywałem się tym dziwnym syrenom, tym większy ogarniał mnie niepokój. Niestety nie potrafiłem wytłumaczyć źródła moich obaw. Musiałem to dokładniej przemyśleć, ale odwaga lub może głupota przejęła władzę i stwierdziła, iż wyjdę i przekonam się na własnej skórze, co się tam dzieje. Zabrałem ze sobą starego Tokarewa i jak i kilka magazynków. Sprawdzając dwa razy, czy ten szmelc na pewno się nie zatnie, wyszedłem z ciepłego i bezpiecznego schronienia. Na zewnątrz panowała całkowita cisza. Grobowa, można by powiedzieć, że ostatni raz doświadczyłem takiej ciszy. Kiedy to zgubiłem się w lesie, jak i miałem może 10 lat. Od ostatnich dwóch lat każdy dzień, jak i noc był wypełniony odgłosami wojny. Niekończące się wybuchy, wystrzały, jęki poległych towarzyszy były nam obecne, jak błogosławieństwo wujka Stalina. Włączyłem latarkę i trzymając ją w prawej dłoni ruszyłem w stronę głównej części bazy. Im bliżej znajdowałem się budynków, jak i tych dziwnych masztów, dochodziło mnie wrażenie, jakby ktoś mi uważnie przyglądał się. Obserwował z ukrycia i czekał na odpowiedni moment, by uderzyć i powalić starego niedźwiedzia. Było to naprawdę dziwne uczucie. Gdy szedłem przez puste pole i brakowało tu jakiejkolwiek kryjówki, gdzie ktoś mógłby urządzić zasadzkę, znajdowałem się wtedy może z 20 metrów przed najbliższą syreną. Wydawało mi się, iż ciszę nie przerwie żaden odgłos, a ja bezpiecznie sprawdzę baraki i inne obiekty. Jednak ku mojemu zaskoczeniu, jedna z syren postawiona na długim i chudym maszcie zaczęła nadawać wiadomość. Przerażony, iż wpadłem w pułapkę, zamarłem w bezruch i zacząłem wsłuchiwać się w to, co ktoś miał mi do powiedzenia. Potężny ucisk pojawił się przy sercu, a ja zadrżałem. Usłyszałem dokładnie, jak z syreny była puszczana dobrze mi znana audycja. Tutaj Mike Papa, kontrola radiowa, odbiór. Nie było mowy o pomyłce, był to mój własny głos, który zapętlony przyszło moje uszy. Jakim cudem ktoś był w stanie złapać mój głos i puścić go z innego miejsca? Złapałem wolną ręką za pistolet i powolnym krokiem podszedłem bliżej. Znajdowałem się wtedy może z 7 do 5 metrów przed masztem. Na lewo stały drzwi prowadzące do baraków, w którym normalnie bym już leżał i drzemał. Wiadomość nie ustępowała i moje własne słowa rozgremiały ciszę i nadawały temu miejscu atmosfery grozy.
Próbowałem zobaczyć, gdzie dokładnie prowadzi kabel z nadającej syreny, lecz obserwację moją przerwał donośny huk i krzyk jednego z moich kompanów. Uciekaj! Nawet do tego nie podchodź! Wyrzucił z siebie najgłośniej jak się dało jeden z żołnierzy, którego bliższej lokacji nie dało mi się ustalić. Nie udało, gdyż to właśnie co zobaczyłem stało się najważniejszym punktem dnia. Ten maszt, na którym znajdowała się wyjąca syrena, poruszył się właśnie, a wcześniej stabilna drewniana konstrukcja zaczęła przypominać teraz ręce i nogi, jakby jakiegoś humanoidalnego zwierza. Odskoczyłem jak poparzony, kiedy to długa i dziwna kończyna spróbowała mnie złapać. Nie myśląc za wiele, wystrzeliłem w kierunku tego czegoś dwa strzały, a następnie ruszyłem w stronę jedynego stabilnego zabudowania, którym były baraki. Miałem do nich dość blisko, lecz slalom między koszmarami z kosmosu utrudnił mi to zadanie. Teraz już nie jeden, a ponad trzy takie cholerstwa biegły za mną. A ja nie patrząc za siebie, modliłem się do Boga, by uchronił mnie przed tymi piekalnymi pomiotami. Biegnąc ile sił w nogach, cały czas słyszałem swój głos, który łagodny i przyjazny próbował mnie skusić, bym się zatrzymał. Czułem, jak długie kościce palce muskały moje włosy, a szerokie i otwierające się na kilka metrów syrena, pełniąca rolę twarzy, wyostrzyła miliony ostrych jak brzytwa zębów. Nie byłem pewien, czy obronił mnie święty Aleksy, czy może sam Bóg, ale udało mi się wskoczyć do otwierających się drzwi. A głośne trzaśnięcie uświadomiło mi, że ktoś zdążył zamknąć się przed tymi potworami. W baraku znajdowało się dwóch innych żołnierzy. Imion nie będę podawał, teraz nie ma to już znaczenia. Siedzimy w trójkę i co jakiś czas spoglądamy za okno. Mnóstwo wysokich i cienkich masztów otacza naszą kryjówkę, a my słyszymy głosy naszych dawnych kompanów, którzy proszą nas, byśmy wpuścili ich do środka. Dobrze wiedzieliśmy, że wszystko to był jeden świński podstęp. Nikt inny nie przeżył, a my byliśmy jedynymi ocalałymi. Byliśmy, gdyż zapasu starczyłoby nam jedynie na dwa, może góra trzy dni. Postanowiliśmy zrobić to humanitarnie, niczym pluton egzekucyjny. Ja dostałem ten przywilej mi zostać ostatnim w matni. Jako ostatnie, co chciałem przekazać światu, jest to ta krótka opowieść o komarze, jakiego nikt się nie spodziewał. Nie wiem, co to jest, skąd to przyszło, ale wiem, czego chcę. Wygłodzone monstrum poluje na bezbronnych ludzi i zjada ich żywcem, a kusi ich dobrze znanymi głosami i dźwiękami. Ja dodam teraz ostatni dźwięk do tej historii. Zimna stala dotyka mojego podniebienia, a za oknem widzę cienki kształt.